Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Przed nami kolejny upalny dzień. Jutro temperatura niemalże w całej Polsce przekroczy 30 stopni. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu i na Mazurach. Tam temperatura wzrośnie do 26-29 stopni. Dzisiaj w nocy w regionach południowych pojawią się pierwsze burze. Nieco więcej chmur będzie również na krańcach zachodnich. Tutaj przelotnie popada deszcz. Natomiast na pozostałym obszarze Polski bardzo pogodnie. I chociaż w ciągu nocy strefa zachmurzenia przemieści się w głąb kraju, to nad ranem te przelotne opady deszczu stopniowo będą zanikać. Ciepła noc, na ogół 20-21 stopni, nieco chłodniej jedynie na krańcach wschodnich, tutaj 16-17. Jutro przez cały dzień to właśnie na wschodzie będzie pogodnie i słonecznie, natomiast na pozostałym obszarze kraju już nieco więcej chmur, a przelotne opady deszczu będą pojawiać się głównie w pasie od Pomorza przez Kujawy, Warmię, centrum aż po Małopolskę. Tak jak wspomniałam na początku, bardzo ciepło, 30-32 stopnie pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, 26-29 stopni. Według synoptyków również w naszym regionie dzisiaj w nocy pojawią się przelotne opady deszczu. Początkowo na krańcach wschodnich, a w miarę upływu nocy również na południu regionu. Temperatura w nocy spadnie do maksymalnie 19-20 stopni, zatem bardzo ciepło. Jutro poranek jeszcze pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia zdecydowanie więcej pogodnego nieba i nadal ciepło, upalnie, słupki rtęci wzrosną do maksymalnie 31 stopni. Natomiast na barometrach niewielki spadek ciśnienia w południe, wyniesie ono 1008 hektopaskali. W czwartek pogodnie, po południu na wschodzie regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą 29-31 stopni. W piątek również pogodnie, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, na południu regionu możliwe opady deszczu. Nad ranem 17-19 stopni, w ciągu dnia 26-29. W sobotę pogodnie, na wschodzie regionu możliwy deszcz, burza, a w ciągu dnia 27-29 stopni. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.